Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście poruszymy temat dotyczący nowego programu rządowego Bezpieczny Kredyt 2%. Odpowiemy na ważne pytania, takie jak komu dedykowany jest program, jakich nieruchomości dotyczy i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taki kredyt. Moimi rozmówcami są dziś eksperci firmy Domesta: Iwona Ratajczyk, ekspert do spraw kredytów, Marta Apanowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu oraz Daniel Banaś, ekspert do spraw kredytów. Zakup pierwszego mieszkania to marzenie wielu osób. Niestety przy aktualnych cenach nieruchomości i drożejących kredytach to marzenie często niestety schodzi na drugi plan. Co to właściwie znaczy, że bezpieczny kredyt 2% jest bezpieczny? Kredyt bezpieczny, bo jest oprocentowany stałą stopą procentową, więc niweluje nam ryzyko wzrostu stóp procentowych, a tym samym ryzyko wzrostu rat kredytu. Poza tym jest spłacany w formule rat malejących, co powoduje, że po tych 10 latach mamy znacznie mniejszy kapitał do spłaty niż przy spłacie w formule rat równych. A poza tym bezpieczny, bo daje nam możliwość zakupu nieruchomości, bo gdzie się czujemy dobrze i bezpiecznie, jak nie we własnym M. No i właśnie, dom czy mieszkanie, rynek pierwotny czy wtórny? Czy na to wszystko właściwie dostaniemy kredyt? Są jakieś wytyczne? Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% umożliwia kredytobiorcy zakup zarówno mieszkania, jak również domu. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to rynek pierwotny, czy rynek wtórny. Należy jednak pamiętać, że musi być to nieruchomość mieszkalna, która może zaspokoić potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy, czyli beneficjenta tego programu. Okej, a każdy może starać się o taki kredyt? Jeśli nie, to kto właściwie może go otrzymać i jakie warunki należy spełnić, aby go dostać? Kredyt bezpieczny to kredyt o charakterze pomocowym, dlatego nie każdy o taki kredyt może wnioskować. Ja podzieliłabym tutaj kryteria na takie trzy grupy. Pierwsza grupa kryteriów to są kryteria bankowe, druga grupa kryteria osobowe i kryteria pozostałe. Kryteria bankowe. Nie są one przedmiotem dzisiejszej rozmowy, to kryteria z szeroko pojętą zdolnością kredytową. Kryteria osobowe, chodzi o to, że ten kredyt jest skierowany do małżeństw, które posiadają lub też nie dzieci. O taki kredyt mogą wnioskować związki nieformalne i tutaj mamy wymóg posiadania przynajmniej jednego wspólnego dziecka. O ten kredyt mogą wnioskować single i o ten kredyt mogą wnioskować osoby, które na utrzymaniu mają dzieci. Kolejna grupa kryteriów, tych pozostałych, dotyczą między innymi wieku. Tutaj ustawodawca określił, że o taki kredyt może wnioskować osoba, która nie ukończyła 45 roku życia. W przypadku gospodarstw domowych wymóg ten dotyczy jednej z tych osób. W okresie 36 miesięcy od momentu złożenia wniosku nie mogliśmy być posiadaczami kredytu hipotecznego. Nie możemy też być posiadaczami lokalu mieszkalnego czy innej nieruchomości mieszkalnej ani teraz, ani w przeszłości. O taki kredyt mogą się ubiegać gospodarstwa, które są prowadzone tutaj na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Z tym, że w tym drugim przypadku jedno z osób tworzących gospodarstwo domowe musi być obywatelem Polski. Okej, troszeczkę wyprzedziła Pani akurat moje kolejne pytanie, już odpowiedziała Pani właściwie na nie, bo wspomniała Pani o małżeństwach, czyli rozumiem, że jeżeli nie mamy żony, męża, ale mamy dziecko, to otrzymamy taki kredyt? Tak, jak najbardziej. Możemy się o taki kredyt ubiegać. No to może przejdźmy dalej, czyli zmiany w naszym życiu. To pytanie w zasadzie może zastanawiać wielu naszych słuchaczy. Prowadzimy sami gospodarstwo domowe. Kupujemy mieszkanie w ramach bezpiecznego kredytu 2%, bo spełniamy jego wszystkie warunki. No i poznajemy miłość swojego życia, bierzemy ślub. I czy w tym momencie tracimy wszystkie dopłaty? Na szczęście nie. Bezpieczny kredyt 2% nie zabrania oczywiście kredytobiorcy wejścia w związek małżeński w trakcie korzystania z dopłat rządowych. Nie ma wobec tego żadnych przeciwwskazań do wzięcia ślubu po zaciągnięciu ubezpiecznego kredytu i małżonkowie mogą zamieszkać w tej nieruchomości wspólnie po ślubie. Co ciekawe, nawet dopuszcza się sytuację, jeżeli jedna z osób już posiada bezpieczny kredyt, druga osoba również posiada bezpieczny kredyt, to też mogą wziąć ślub i zamieszkać w jednej z tych nieruchomości. A
udziały w nieruchomościach czy firmie na przykład. Powiedzmy, dla przykładu, otrzymaliśmy w spadku po rodzicach część nieruchomości. Czy to w jakiś sposób ogranicza nasze możliwości kredytowe? Jakby można było bardziej rozwinąć ten temat? Tak, ustawa reguluje te kwestie, jeżeli chodzi o posiadanie udziałów w nieruchomości nabytych w ramach spadku, tak jak pani wspomniała. Osoby, które posiadają udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu, co ważne, mieszkalnego i nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy i właśnie ten udział nabyły w drodze dziedziczenia, mogą skorzystać z programu. No, mogę jeszcze dodać tutaj, że ważne jest to, że udziały nabyte w innej drodze niż dziedziczenie, na przykład darowizna od rodziców, umowa dożywocia, zamiana nieruchomości, to tego typu nabycie udziału nawet nie wyższego niż 50% już nie pozwala na udział w programie. Podobnie jak na przykład udział w kilku nieruchomościach, czyli jeżeli ktoś w spadku dostanie więcej niż jedną nieruchomość, to też do tego programu nie może przystąpić. Załóżmy, że znaleźliśmy działkę z rozpoczętą budową domu. Chcemy kupić tę działkę i dokończyć budowę. Czy w takim przypadku też otrzymamy kredyt, czy już nie do końca? Ustawa nie wskazuje jednoznacznie takiego celu kredytowego, natomiast interpretacja na stronie ministerstwa wskazuje, że jest możliwość sfinansowania kredytem dwuprocentowym takiej właśnie inwestycji. Sama ustawa mówi o możliwości uzyskania środków z tego kredytu na dokończenie budowy, jeśli ją rozpoczęliśmy my na swojej działce przed 1 lipca bieżącego roku. Pytanie też, czy ten zakup miałby być ze środków własnych, czy też finansowany w całości kredytem? Jeśli ze środków własnych, to pytanie, jaka wysoka byłaby kwota wsparcia? Pamiętajmy, że mamy ograniczenie co do wysokości środków własnych i 200 tysięcy złotych. Wiemy już też ze szkoleń, że nie każdy bank będzie chciał taką inwestycję finansować kredytem dwuprocentowym. Musiałby się wtedy klient ubiegać o kredyt standardowy. Także taki przypadek na pewno będzie rozpatrywany przez banki indywidualnie. Rozumiem. A jak to w rzeczywistości wygląda z dopłatami? Jak długo one są przyznawane? No i co później? Bo wiadomo, że rata nie będzie już tak atrakcyjna jak na początku. Jakiego rzędu kwoty możemy się spodziewać później? Dopłaty do części odsetkowej raty następują dla 120 rat kapitałowo-odsetkowych. Po tym okresie nasz kredyt staje się zwykłym kredytem hipotecznym. Jeśli nie złożymy w banku prośby o spłatę w formule rat malejących, to będziemy nasz kredyt spłacać w ratach równych z oprocentowaniem zmiennym, a to nasze oprocentowanie składać się będzie z marży ustalonej dzisiaj i stopy bazowej. Na dzisiaj jest to WIBOR 3 lub 6-miesięczny. Przygotowując symulację na okres po dopłatach, możemy tylko przyjąć dzisiejszą marżę i dzisiejszy WIBOR, a to nie jest rzeczywista i wiarygodna informacja. Żeby dokonać takich wyliczeń, musimy po prostu przyjąć jakąś hipotetyczną stopę bazową. Tym bardziej, że od 2025 roku wszystkie kredyty ze zmienną stopą mają przejść na WIRON. Nie do końca zgodziłabym się z tym, że ta rata może nas przerażać po okresie dopłat, dlatego że w trakcie tego 10-letniego okresu możemy kredyt nadpłacać. Poza tym mamy spore oszczędności, bo rata z uwzględnieniem dopłat jest prawie o połowę niższa od kredytu na warunkach standardowych. Więc może się okazać, że po tych 10 latach zgromadzimy dość spory kapitał, który przeznaczymy na nadpłatę, więc niekoniecznie ta rata może nas przerażać. Także dzisiaj trudno jest podać jakieś konkretne, realne wartości. Czyli jednym zdaniem na ten moment kredyt wydaje się być bardzo atrakcyjną opcją. No a co z wkładem własnym? Czy jest jakaś kwota minimalna albo maksymalna, którą musimy wpłacić? Tak, w przypadku zakupu mieszkania lub domu maksymalny wkład własny to 200 tysięcy. Tutaj Iwona opowiedziała odnośnie wkładu własnego przy zakupie domu z rozpoczętą budową, więc ja skupię się na tym wkładzie przy zakupie mieszkania lub domu. Jeżeli chodzi o minimalny wkład własny, to tutaj zależy to też od ceny nieruchomości oraz od tego, kto ma być kredytobiorcą, czyli czy jest to singiel, czy osoba posiadająca dzieci, czy na przykład małżeństwo. Dla przykładu, jeżeli singiel chce kupić mieszkanie za cenę przykładowo 550 tysięcy złotych,
to minimalny wkład własny to 50 tysięcy, bo nie może starać się o kredyt większy niż 500 tysięcy. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że w wielu sytuacjach klient korzystający z bezpiecznego kredytu może również skorzystać z drugiego programu rządowego, jakim jest rodzinny kredyt mieszkaniowy. W takiej sytuacji można starać się o kredyt nawet na pokrycie 100% ceny mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji jest to możliwe, żeby sfinansować 100% ceny mieszkania. Warto o dokładne wyliczenia zawsze poprosić na przykład eksperta kredytowego. Mogę podać na przykładzie. Zasada jest taka, że bank BGK może udzielić dodatkowej gwarancji brakującego wkładu własnego do kwoty 100 tysięcy złotych, przy czym banki przy bezpiecznym kredycie wymagają co do zasady 20% wkładu własnego. Czyli można powiedzieć, że przy cenie nieruchomości do 500 tysięcy złotych można się właściwie starać o kredyt na 100% ceny, o ile pozwala na to zdolność kredytowa. Natomiast jeżeli cena mieszkania lub domu będzie wyższa, na przykład 550 tysięcy, a kredyt chciałoby zaciągnąć małżeństwo, to w tym przypadku, jak pomnożymy 550 tysięcy razy 20%, to wychodzi nam wkład własny 110 tysięcy. Gwarancja BGK, tak jak wspomniałem, może pokryć nam maksymalnie do 100 tysięcy, czyli w takiej sytuacji i tak 10 tysięcy wkładu takie małżeństwo musi wnieść i przy cenie mieszkania 550 mogą starać się o kredyt w wysokości 540 tysięcy. Najlepiej każdą taką sytuację skonsultować z ekspertem kredytowym, żeby precyzyjnie ustalić, czy w danej sytuacji, biorąc pod uwagę też zdolność kredytową, możemy skredytować 100% ceny nieruchomości, czy jednak jakiś wkład własny będzie tutaj niezbędny. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do tego bezpiecznego kredytu 2% i zadać jeszcze jedno pytanie do niego. Jaka jest właściwie maksymalna wartość, jaka może być maksymalna wartość inwestycji w przypadku singlów i w przypadku małżeństw, tak? Bo to jest różnica. W przypadku singla maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych i wkład własny 200, natomiast w przypadku małżeństw lub osób wychowujących samotnie dzieci lub związków nieformalnych posiadających co najmniej jedno wspólne dziecko, maksymalna kwota kredytu 600 tysięcy i wkład własny 200, czyli można powiedzieć, że maksymalna cena nieruchomości to wtedy 800, a dla singla 700. Załóżmy, że spełniamy te wszystkie warunki. No i co dalej? Dokumenty składamy sami w banku, czy lepiej na przykład skorzystać z usług doradcy finansowego, jeżeli ktoś na przykład nie do końca zna się w tym temacie? No i przede wszystkim, jaki jest czas oczekiwania na decyzję i potem już finalnie na pieniądze? Z obserwacji przyznawania kredytu w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, konieczności przygotowania dokumentów, bezpośrednich rozmów z pracownikami banku, monitoringu, czy sam proces jest na odpowiednim etapie, uważam, że warto skorzystać z usługi zaufanych ekspertów do spraw kredytów, którzy wezmą na siebie ciężar przejścia przez ten proces. Eksperci są pewnego rodzaju przewodnikami. Oczywiście, przed podjęciem decyzji o współpracy z wybranym ekspertem warto dopytać się o jego dotychczasowe doświadczenie, sukcesy. Co jest ważne, usługa ekspertów do spraw kredytów jest dla klientów usługą bezpłatną. Zresztą zawsze zachęcamy klientów, którzy decydują się na zakup mieszkania z oferty Domesty przy wsparciu kredytu mieszkaniowego, by najpierw spotkali się z ekspertami do spraw kredytów. Już na tym etapie można otrzymać wyczerpujące informacje dotyczące własnej zdolności kredytowej, wysokości koniecznego wkładu własnego lub też wysokości przyszłych rat. Ale zachęcam też, żeby porównać taką ofertę z ofertą banku, w którym mamy konto oszczędnościowe i które w tym przypadku być może też bierze udział w programie rządowym. Kredyt wypłacany jest w transzach w przypadku stanu deweloperskiego, czy jednorazowo jak przy mieszkaniu z rynku wtórnego? Jeżeli nieruchomość od dewelopera jest w trakcie budowy, to kredyt uruchamiany jest w transzach na rachunek powierniczy dewelopera zgodnie z postępem prac budowlanych. I tutaj nie ma żadnej różnicy między bezpiecznym kredytem a zwykłym kredytem. Tak po prostu jest w obu przypadkach. Natomiast jeżeli nieruchomość od dewelopera jest już gotowa, oddana do użytkowania, to kredyt zostanie uruchomiony podobnie jak w przypadku rynku wtórnego, jednorazowo na rachunek dewelopera. Ja tylko dopowiem na temat tego indywidualnego rachunku powierniczego. To jest oznacza, że środki są wypłacone deweloperowi dopiero po spełnieniu wymagań, na przykład po zakończeniu etapu budowy. Skoro jesteśmy już przy temacie właśnie mieszkań z rynku deweloperskiego, to na jakie mieszkanie możemy sobie pozwolić? Czy coś nas ogranicza?
Jeżeli chodzi o zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, właściwie nie ma specjalnych ograniczeń ustawowych. Jedyne, które występuje, to jest brak możliwości nabycia takiej nieruchomości w drodze cesji z umowy deweloperskiej. Pozostałe ograniczenia są analogiczne jak dla rynku wtórnego, czyli kwotowe tak naprawdę. Padło chyba odpowiedź na to pytanie, które chciałabym rzeczywiście zadać. Chodziło dokładnie o nadpłatę kredytu lub spłaty całkowitej, ale dopytam o to, bo rzeczywiście nie do końca jeszcze uzyskałam tą odpowiedź. Gdybyśmy chcieli właśnie nadpłacić kredyt albo spłacić go całkowicie, to jest jakiś okres, albo po jakim czasie moglibyśmy to zrobić? Bardziej mi tutaj zależy na tym, czy możemy go spłacić całkowicie, czy nie ma już takiej opcji. Ustawa przewiduje możliwości nadpłacania kredytu w części lub w całości. Jeżeli chcemy być beneficjentami dopłat z całego okresu przysługującego, czyli 120 dopłat, to możemy kredyt wcześniej spłacić dopiero po tym okresie, czyli po 10 latach. Jeżeli chodzi o częściowe nadpłaty, one również są możliwe, z tym, że tutaj mamy ograniczenia kwotowe. Jeżeli chcemy dokonać nadpłaty kredytu, możemy to zrobić po 3 latach i w kwocie nie wyższej niż 200 tysięcy. I na te 200 tysięcy składa się kwota naszego wkładu własnego i kwota poręczenia, jeśli wystąpiło. Do 3 lat od momentu uzyskania kredytu również możemy dokonywać nadpłaty, ale one są marginalne, ponieważ kwota nadpłaty jest różnicą między wysokością pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej z uwzględnieniem dopłaty, a ratą, jaka wynika z harmonogramu w dalszym okresie spłaty, czyli te nadpłaty mogą wynosić kilka, kilkanaście złotych, 100 złotych, więc tak naprawdę dopiero po okresie 3 lat możemy w jakiś sensowny sposób dokonać nadpłaty kredytu. Zauważyliście wzrost sprzedaży Waszych nieruchomości dzięki temu programowi? Zauważyliśmy na pewno zwiększone zainteresowanie naszymi nieruchomościami. Większe zainteresowanie programem odczuliśmy już w kwietniu, a w lipcu tych zapytań było na o wiele wyższym poziomie. Jednakowoż, ja to muszę podkreślić, nieprzerwanie mieszkania z oferty domesty cieszą się też dużym zainteresowaniem wśród osób kupujących nieruchomości za gotówkę lub przy wsparciu standardowego kredytu mieszkaniowego. Uważam też, że obecna sytuacja jest bardziej złożona. Z jednej strony mamy program, który umożliwia zakup mieszkania, tak jak było to wspomniane, bez wkładu własnego, który gwarantuje stałość rat przez 10 lat, a z drugiej strony mamy za sobą bardzo trudny okres czasu. COVID, wybuch wojny w Ukrainie przystopował wielu osób podejmowanie decyzji i to nie tylko o zakupie mieszkania. Od pewnego czasu wcześniej odkładane decyzje są, widzę, realizowane obecnie na różnych obszarach. Nie bez znaczenia jest też wpływ inflacji. Chcemy chronić nasze oszczędności, a zakup mieszkania daje nam gwarancję, że te oszczędności będą chronione, a wartość nieruchomości będzie rosła. Rozmawiam też z młodymi klientami, którzy decydują się na zakup mieszkania przy wsparciu programu i wspominają często, że obecnie wynajmują mieszkanie, a koszt wynajmu jest często w podobnej wysokości, co ewentualna przyszła rata kredytowa i wzięcie udziału w programie umożliwia im zakup własnej nieruchomości. Jakie nieruchomości w Waszej ofercie spełniają warunki programu? W chwili obecnej wszystkie mieszkania z oferty domesty są dostępne w ramach tego programu. Klienci mogą wybierać spośród mieszkań dwu-, trzy- lub czteropokojowych. W ofercie znajdują się osiedle Urzeka położone nad Potokiem Oruńskim, Leszczynowy Park, osiedle z własnym parkiem o powierzchni ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Oba te osiedla zlokalizowane są na Gdańskim Jesieniu, a w tym roku naszą ofertę poszerzyliśmy o kameralne osiedle Polana Kampinoska przy ulicy Kampinoskiej oraz zlokalizowane przy ulicy Starogardzkiej osiedle Nowe Południe. Mogę zdradzić, że w najbliższym czasie planujemy wprowadzenie do sprzedaży kolejnych budynków w ramach wspomnianych przed chwilką projektów. Ludzie coraz częściej wybierają osiedla, gdzie wszystko jest w zasięgu ręki. Sklepy, szkoły, przedszkola, siłownie, place zabaw. Najlepiej, aby takie osiedle było dobrze skomunikowane, blisko głównych dróg i miasta, ale z drugiej strony blisko lasu lub parku, aby można było pójść na spacer. To spore wymagania. Ciężko nim sprostać? Jak najbardziej koncepcja miast 15-minutowych jest nam bardzo bliska i już w momencie zakupu działki analizujemy ją m.in. pod kątem atrakcyjności i lokalizacji. Następnie przez długi okres czasu pracujemy z wybraną pracownią architektoniczną, by stworzyć osiedle, które będzie stanowić przyjazne miejsce do życia.
Takim przykładem może być inwestycja Nowe Południe przy ulicy Starogardzkiej, gdzie oprócz mieszkań powstaną lokale usługowe umożliwiające mieszkańcom na przykład załatwienie podstawowych sprawunków bez konieczności przemieszczania się w dalsze regiony miasta. Drugą kwestią jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni w ramach osiedli. Dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie ruchu samochodowego ze strefy mieszkalnej i stworzenie strefy wypoczynkowej. To zresztą wyróżnik osiedli Domesty. Na Leszczynowym Parku stworzyliśmy wspomniany już przeze mnie park, a w jego ramach powstał m.in. ogród społeczny oraz strefy rekreacyjne umożliwiające chociażby organizację pikniku. Przed nami kolejne wyzwanie. W ramach osiedla Uszeka powstanie leśne molo umożliwiające spacer nad Potokiem Oruńskim. Powstanie też naturalny plac zabaw czy pełnowymiarowe boisko. Adoptujemy zalesiony teren tak, by zyskał na swojej wartości. Zresztą w DNA Domesty, mogę to śmiało powiedzieć, jest tworzenie przyjaznych przestrzeni, miejsc, w którym można odpocząć po pracy. Chciałabym też podkreślić, że dużym źródłem informacji są nasi klienci, którzy na spotkaniach z doradcami wspominają, co jest dla nich ważne, i tak tworzymy plany osiedli, by spełniały one te oczekiwania, ale oczywiście w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. To wszystko brzmi bardzo ciekawie. Nawiążmy do tych samych przestrzeni mieszkalnych. Dla wielu ludzi przecież mieszkanie to coś więcej niż tylko miejsce do spania. Przestrzeń, która spełnia bardzo wiele funkcji. Dla niektórych od jakiegoś czasu jest nawet miejscem pracy. O czym myślicie, projektując wnętrza mieszkań na waszych osiedlach? Przede wszystkim stawiamy na funkcjonalność projektowanych lokali, na to, by tworzona przestrzeń była przyjazna w użytkowaniu, a korzystanie z niej komfortowe. To już widać na etapie rozmieszczania poszczególnych pomieszczeń. Aranżujemy wnętrza w taki sposób, by ich urządzanie było jak najłatwiejsze i by każdy mógł dostosować je do swoich potrzeb i stylu życia. Tak jak wspominałam, układy naszych mieszkań są funkcjonalne, a dodatkowo pomieszczenia przestronne. Rozkład okien, umiejscowienie ścian nośnych i szachtów pozwala klientom w przyszłości szybko zmienić układ zaprojektowany przez architektów w zależności od zmian zachodzących w ich życiu prywatnym czy zawodowym. W zależności od etapu budowy istnieje też możliwość wprowadzenia zmian aranżacyjnych. Szczerze mówiąc, obserwuję, że klienci często decydują się jednak na utrzymanie mieszkań zaprojektowanych przez współpracujących z Domestą pracownik architektonicznych bez dodatkowych zmian. Co ważne, wszystkie mieszkania Domesty są wykończone w wyższym standardzie, na przykład ściany wewnętrzne w mieszkaniach są wyszpachlowane oraz dwukrotnie pomalowane farbą na biało. To ułatwia planowanie prac budowlanych w mieszkaniu i aranżowaniu tego mieszkania, zanim tam zamieszkamy. Wygląda na to, że Domesta robi idealne mieszkania. Nieskromnie powiem, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Bardzo dziękuję za merytoryczną rozmowę. Myślę, że dzięki niej nasi słuchacze bardziej zrozumieją temat bezpiecznego kredytu 2%, a zawarte tu informacje okażą się naprawdę przydatne. No i oczywiście zachęcam wszystkich do skorzystania z bogatej oferty mieszkaniowej firmy Domesta. I jeszcze raz dziękuję Panią za rozmowę i Panu. Dziękujemy. Dziękujemy.